Państwa, przed nami przedostatni pojedynek na dzisiejszej gali, walka 18. Zobaczymy, kto będzie bohaterami tego oto pojedynku. W tym momencie zapraszamy do narożnika czerwonego. Pochodzi z Kamiennej Góry, przebył bardzo długą drogę, aby zawalczyć na tej gali. Wylane siódme poty na macie, mikrourazy, po to, żeby stanąć w ringu chudszy i pewniejszy siebie. W życiu kieruje się takimi słowami jak: upadniesz 6 razy, wstań 7. Goń za marzeniami i właśnie jedno z nich spełnia dziś, wychodząc do ringu na gali Business Boxing Polska. Przed wami Norbert Pikor! Wtedy nie będzie odwrotu, a więc daję motywację ci, żebyś był gotów na treningach czy siłowniach, gdzie jest zapełniona sala. Od fighterów po wariatów, tak jak Tyson zapierdala. Siedzą w tobie złe emocje, pakuj w torbę suplementy i ruszaj zmienić życie, które poszło ci nie tędy. Wytykają twoje błędy bajkopisarze, to nie przejmuj się nimi, czas ich za to ukaże. A jego oponentem będzie w tym momencie, zapraszamy do narożnika niebieskiego. To młody chłopak, jego marzeniem było sprawdzić się w boksie, lecz zawsze był odciągany od sportów walki. Jednak kończąc swoje 19 urodziny, postanowił to zmienić i zadebiutować, rzucając się od razu na głęboką wodę, podejmując rękawice przed publiką i występując na gali Business Boxing Polska. Przed państwem powitajmy Remigiusz Babiński! Znajomych dziś zostało mi 3 i niech będzie pochwalonych, to przed resztą jest szegu. Na boisku ciągle tłok albo zabawa w tle. Widzę tylko za szybą, ćwiczę znów całe dnie. Szkołę kończyłem w noc, rano wstawałem biec na autobus, który wciąż lubił omijać mnie. Wiecznie zmęczony wzrok. Szanowni Państwo, prosimy o wielkie skupienie, albowiem to już przedostatnia walka w bydgoskiej fabryce Lloyda podczas dzisiejszej gali Business Boxing Polska. Będzie to walka pomiędzy Norbertem Pikorem, narożnik czerwony, a Remigiuszem Babińskim w narożniku niebieskim. Dla obu to wielkie przeżycie, widać, że obaj są mocno zdeterminowani, zmotywowani, aby tutaj się jak najlepiej zaprezentować. Teraz piękny, wyczekany prawy. Natomiast odrobinę tam brakowało. No i już ruszył Pikor, chcąc skończyć jak Pudzian Boba Sapa. Oj, teraz ale pięknie. Dobre ciosy na dół. Nie spodziewał się tego na pewno. O, ale teraz Babiński. Babiński złapał tym prawym nad lewą ręką. I trafił teraz prawym. I krótki lewy niczym Tomasz Romanowski naruszył Cezariusza Kęsika. Ależ tańczy jak Muhammad Ali w tej walce Babiński. Lewy, prawy i odejście. To będzie na pewno piekielnie zacięty pojedynek. Ale ewidentnie nastawiony jest Babiński na pojedyncze ciosy i odejście. No Pikor świetnie zaczął tą taką serią na nisko, żeby cały czas obijać gdzieś tam tu swojego rywala, kiedy on zasłania swoją głowę. Natomiast teraz troszeczkę od tego odszedł i widzimy, że no już ten pojedynek wymyka się z jego kontroli. Bardzo ładna praca na nogach Remigiusza Babińskiego. Odskakuje niczym Michał Michalski w swoich pojedynkach w KSW. No tutaj z obu narożników da się usłyszeć podpowiedź odskok, doskok, aby panowie się kąsali, ale tutaj widzimy, że jeden z zawodników realizuje plan. I teraz zainkasował Pikor prawy, mocny na żebra. To na pewno ułoży się w kwestii tlenowej. Ale teraz taka nieszablonowa zmiana pozycji. Ale bardzo dobrze Pikor miesza cały czas, raz po raz, płaszczyzny ciosów, które uderza. Babiński nie zawraca sobie głowy pozycją, w jakiej jest, po prostu idzie do przodu i cały czas bije. Tak jest, tu o to chodzi, żeby uszkodzić swojego przeciwnika. A nie chodzić. I zobaczymy, będzie teraz intensywna praca konserwacyjna w zarówno jednym, jak i drugim narożniku, aby przywrócić zawodników do ustawień fabrycznych, żeby mieli wciąż dobrą kondycję. No zaczęli
świetnie realizować swoje plany, natomiast gdzieś tam to się wymyka spod kontroli, im dalej ta runda trwała. Na stojąco Remigiusz Babiński, na siedząco Norbert Pikor. Przybyły do nas z Kamiennej Góry, przebył bardzo długą drogę, aby zawalczyć na tej gali. Na tej gali wylał siódme poty na macie, odniósł mikrourazy, ale dzisiaj prezentuje się jak złotko. O, i teraz Babiński posyła na deski Pikora. Ale chyba nie będzie tutaj liczenia. I sam krzyczy do siebie, dawaj! Ależ rozpuszcza te ręce. Taki trochę spaghetti dance z tymi rękoma. Kto wie, może to jest zasłona dymna. Może Pikor chce, aby Babiński się wystrzelał, ale mam takie wrażenie, że ten cios, który posłał go na deski, odczuł jednak. Intensywne prace naprawcze, jeśli chodzi o kask. No niestety to jest zmora właśnie tych walk amatorskich toczonych w kaskach, że jednak nie są one dobrze przymocowane. I tak cały jest. Czas zasłaniałem wzrok zawodnika. No i spocona głowa, wiadomo, ten kask się przesuwa, ogranicza pole widzenia. Bardzo ładnie rusza się na boki, skacze zarówno z lewej, jak i na prawą nogę Babiński. Ale tutaj po swoich dobrych i poprawnych akcjach celnych Pikor zamiast siedzieć na swoim rywalu cały czas oddaje mu pola i cofa się. I uparł się na te ciosy na dół, ale myślę, że to jest dobra droga. Być może w ostatniej rundzie odetnie to kondycję Remigiuszowi Babińskiemu. No dzisiaj widzieliśmy już taką akcję, dlatego... Ale paradoksalnie to on oddaje pole w tym pojedynku, paradoksalnie to on stracił więcej sił w tej walce. Tak jest, tutaj widzimy, że zmienia mocno pozycję Babiński cały czas, nie wiadomo czym uderzy. I cały czas ma problemy z kaskiem. Nie tylko z kaskiem, no widać tutaj też problemy kondycyjne już się wkradają. Tak, jego trener każe mu się uspokoić. Bardzo ciężko oddycha niczym lokomotywa Pikor. I posłany na deski teraz prawym na odejściu. Bardzo ładna bokserska akcja Remigiusza Babińskiego. No i on teraz absolutny spokój trzyma w swojej głowie. Liczony po raz pierwszy w tym pojedynku Norbert Pikor, ale przed nim runda trzecia. Tak jest, no walczą ze sobą i też ze swoimi słabościami obaj panowie. Koniec tej drugiej rundy. No ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w tej trzeciej, bo Babiński jakby rozkręcał się, wrzuca te biegi cały czas, im dalej w las jak diesel, po prostu rozkręca się. Niczym stary diesel, ale to jest woda na młyny, widząc poczynania Norberta Pikora, który ma coraz mniej animuszu do natarcia, do wyprowadzania własnych kombinacji bokserskich. Bardzo ciężko oddycha, widzimy usta otwarte, bardzo szeroko. No, mowa ciała obu zawodników też wiele nam mówi w tym momencie. A z kolei sędzia Haubiński cały czas w świetnej formie. No ponad 50 lat. O, właśnie tam kostka lodu się wkradła. No i teraz ciekaw jestem, jak to się tutaj w tej trzeciej rundzie zacznie rozgrywać od samego początku. Widzimy Pikor cały czas zmotywowany, cały czas się napina. Pikor musi ruszyć, aby odwrócić losy tego pojedynku i właśnie to czyni. Zagania swojego przeciwnika do narożnika, ale ten odpowiada. O! Ależ bójka, no Pikor ruszył, tutaj zerwał się, ale Babiński się wkurzył i po prostu musiał oddać. Babiński nie daje sobie w kaszę dmuchać w tym pojedynku.
bo Babiński właśnie lubi trochę uspokoić ten pojedynek, wtedy mu cały czas wchodzą te proste ciosy, natomiast Pikor musi szukać tej awantury, szukać tej brudnej walki, właśnie w tych sposobie powinien sobie wytorować zwycięstwo. Jego marzeniem w młodzieńczych latach było stoczyć walkę bokserską, no i jak na razie sprawdza się absolutnie fenomenalnie. Co to jest za pojedynek, cóż za świetna forma, no występ wieczoru. No Babiński to wcale nie jest łatwy rywal. Widzimy tutaj bardzo nieszablonową stójkę. Cały czas napiera, nieustępliwy jest w swoich atakach Babiński. Też kardio jego jest na dobrym poziomie. Zauważ, Bartek, że purpurowy już jest na twarzy wręcz Pikor. On już nie ma siły, słania się na nogach i zaraz będzie koniec tego pojedynku. Ale niesamowity charakter ze strony Pikora. No stanąć w tej klatce to jest poważny wyczyn. W tym ringu. Tak jest w tym ringu, no już z przyzwyczajenia, zawodowe zboczenie, że tak powiem. Choroba zawodowa. No musi jeszcze wykrzesać coś Pikor, musi tutaj pokazać, że mu ale zależy. Ale zainteresował brawy. Nie ma sił, cofa się na liny, rozkłada ręce Norbert Pikor, a Remigiusz Babiński jakby jeszcze nakręcony, jakby jeszcze chciał pokazać swojemu przeciwnikowi tej walce. Ja tutaj rządzę. No myślę, że Babiński by mógł tutaj jeszcze z 3 rundy spędzić w tym ringu. O, to zdecydowanie. Myślę, że kolejnym przeciwnikiem może być Bartek Łatkowicz. Dajcie mi przeciwnika. Albo i stół. Koniec tego pojedynku. Obaj panowie dali się wszystko, natomiast no świeższym zawodnikiem wydaje się być Remigiusz Babiński. Ale oklaski, oklaski duże dla Norberta Pikora, który dopiero teraz zrozumiał tak naprawdę, co się stało. Myślę, że on się cieszy, że ten pojedynek się zakończył, ale duże brawa dla tego zawodnika.